Uderza jak czołg, jak jakiś cholerny muł kopytem. Przepraszam za to wyrażenie, ale nie mogę inaczej. Mike Tyson nie powstrzymywał emocji. Witajcie. Waga ciężka w latach 80. i 90. to zjawisko, które zazwyczaj wspomina się z nostalgią. W tym czasie pojawiły się takie legendy boksu jak Mike Tyson, Lennox Lewis, Evander Holyfield czy Riddick Bowe. George Foreman zdobył tytuł mistrza świata w wieku 45 lat. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić innego boksera o tak niszczycielskiej sile jak Mike Tyson. Młody, szybki i potwornie silny Amerykanin, który od dawna nie miał sobie równych, pokonując każdego, kto stanął na jego drodze. Wiosną 1991 roku ten zawodnik z Brooklynu miał okazję spotkać się w ringu z zawodnikiem, który również słynął z miażdżącej siły. Mike Tyson się go bał, a to naprawdę znaczyło już wiele. Potem była szalona rywalizacja o tytuł najlepszego zawodnika. Aby go uzyskać, trzeba było przejść przez męki. Teraz wystarczy pokonać kilku zawodników średniego kalibru i zakwalifikować się do walki o tytuł. W tamtych czasach obowiązywały inne zasady selekcji. Jednym z potężniejszych pretendentów do tytułu był Kanadyjczyk Donovan Ruddock, nazywany też Brzytwą. Miał za sobą dobrą karierę amatorską. Donovan został mistrzem świata juniorów, potem niejednogłośną decyzją pokonał Lennoxa Lewisa. Dwa lata po triumfie w Mistrzostwach Świata Ruddock rozpoczął profesjonalną karierę. Był sparring partnerem Larry'ego Holmesa, którego młody Kanadyjczyk irytował swoimi atakami. Pomimo umiejętności, kariera obiecującego boksera rozwijała się powoli. W 11 walce Ruddock poniósł pierwszą porażkę w swojej karierze. Walczył z Davidem Jacko, pokonywał przeciwnika przez 7 rund, ale w 8 musiał się wycofać z walki z powodu zaostrzonego ataku astmy. Po 10 miesiącach leczenia powrócił na ring, a jego szalona passa to 16 zwycięstw, z których tylko jedno nie wynikało z nokautu. To wtedy Donovan zyskał reputację niebezpiecznego zawodnika, którego należy unikać. W kwietniu 1990 roku Ruddock zmierzył się z byłym mistrzem świata Michaelem Doakesem. Pod koniec pierwszej minuty czwartej rundy Ruddock zadał mu ostry cios w szczękę, który posłał Doakesa na liny. Kanadyjczyk od razu dodał do tego potężną serię, po której Doakes powoli się osuwał, jakby zaraz miał stracić przytomność. Ruddock zwykle kończył walkę lewym uderzeniem, choć sam był praworęczny. Jako że Donovanowi udało się już pokonać trzech byłych mistrzów świata, kolejnym krokiem miała być walka o tytuł, ale wszyscy mistrzowie wydawali się go bać i unikali starcia. Nawet absolutny mistrz świata Evander Holyfield odmówił walki z Kanadyjczykiem i wybrał pojedynek z 42-letnim Foremanem. Nie udało się również negocjować ze wschodzącą gwiazdą Riddickiem Bowe, który wszedł na ring tylko po to, by przywitać się z Ruddockiem. Pozostawał też Mike Tyson. Większość czasu spędzał jednak na imprezach i w towarzystwie dziewcząt. W rzeczywistości porzucił treningi. W efekcie jego promotor, Don King, musiał odwołać listopadowy pojedynek swojego wychowanka z niepokonanym Donovanem Ruddockiem. Don King argumentował to chorobą Mike'a, choć jak później przyznał sam Tyson, po prostu nie chciał walczyć i trenować. Na początku 1991 roku musiał jednak przyjąć wyzwanie Donovana. Stawką był tytuł głównego pretendenta do mistrzowskiej walki ze zwycięzcą pary Holyfield-Foreman. Do tego czasu obaj bokserzy byli w fantastycznej formie, a kibice z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie pojedynku. Walka Tyson kontra Ruddock, ogłoszona przez Don Kinga i nazwana przez media walką roku, odbyła się 18 marca 1991 roku w Mirage Casino Arena w stanie Nevada. Miał przynieść Mike'owi aż 120 milionów dolarów. W tamtym czasie ci dwaj wojownicy byli czołowymi pretendentami do tytułów wagi ciężkiej WBC, WBA i IBF, posiadanych do tej pory przez Evandera Holyfielda. Walka była zacięta, a obaj bokserzy mocno atakowali się nawzajem przez całe starcie. Tyson walczył w swój klasyczny, agresywny sposób. Z pewnością nie spodziewał się takiego oporu. Ruddock co chwila atakował go swoim popisowym, lewym podbródkowym. To spowalniało Tysona, ale nie powstrzymało go przed wysłaniem Kanadyjczyka potężnym hakiem na deski pod koniec trzeciej rundy. Ruddock zdołał się podnieść i kontynuował walkę, po czym stopniowo dominował przeciwnika i przejmował inicjatywę. W szóstej rundzie Mike Tyson prawie wylądował na deskach, jako że ciosy Ruddocka były bardzo celne. Siódma runda obfitowała w zwroty akcji i wydawało się, że walka dobiegała końca,
podczas gdy Tyson, już dość zmęczony, eksplodował potężną kombinacją 6 ciosów w głowę Raddocka, po czym sam opadł na linę. Sędzia stanął między bokserami i przerwał walkę, przyznając Tysonowi zwycięstwo przez techniczny nokaut. Wielu uznało też decyzję o przerwaniu pojedynku za kontrowersyjną i przedwczesną. 9 dni po walce promotorzy Don King i Murat Muhammad zawarli umowę rewanżową, aby rozstrzygnąć niedopowiedzenia w wyniku pierwszej walki. Rewanż zaplanowano na 28 czerwca 1991 roku. Pomiędzy tymi walkami z Raddockiem zachowanie Tysona zmieniło się dramatycznie. Właściwie Mike nie robił wtedy nic specjalnego. Co ciekawe, po raz pierwszy zaczął za to obrażać swojego przyszłego przeciwnika. Bez powodu nazwał Raddocka transwestytą, obiecał, że zrobi z niego dziewczynkę i rzucił: „Nie mogę się doczekać, aż pocałujesz mnie swoimi tłustymi ustami”. Walka odbyła się w tym samym miejscu co pierwsza, Mirage Casino Arena w stanie Nevada. Tak jak poprzednio, zaplanowano 12 rund i była to walka eliminacyjna o mistrzostwo, której zwycięzca stawał się czołowym pretendentem do walki z aktualnym wówczas mistrzem świata, Evanderem Holyfieldem. Rewanż był nie mniej dramatyczny niż pierwsze spotkanie. Tyson zaczął pewnie w pierwszej rundzie. 16 sekund przed jej końcem trafił Raddocka prawym sierpowym. Kanadyjczyk miał poważne problemy, bo Tyson naciskał jak za dawnych lat, a nawet po zakończeniu rundy trafił jeszcze Raddocka 2 razy. Sędzia ledwie zdołał rozdzielić rywali. Mike w drugiej rundzie kontynuował atak na Raddocka, który nie był w stanie zachować dystansu. Już w połowie rundy zamaszyste prawe uderzenie Mike'a powaliło go na ziemię. Raddock natychmiast wstał, ale spotkał go wtedy wściekły atak Tysona, który wydawał się mieć zamiar zakończyć walkę wcześniej. Zabrakło mu jednak siły i Raddock zaczął stawiać opór. Szło mu dobrze w trzeciej rundzie, ale w czwartej Tyson uniknął uderzenia Raddocka i kontrował potężnym prawym hakiem, który ponownie doprowadził Kanadyjczyka na deski. Znów szybko wstał i wrócił do pojedynku mimo złamanej szczęki. Kanadyjczyk pokazał siłę woli i chęć zwycięstwa, rozgrywając wszystkie pozostałe rundy niemal na równym poziomie. Pod koniec walki lewe oko Raddocka było spuchnięte, a szczęka połamana. Tyson miał za to pękniętą błonę bębenkową i ostatecznie wygrał na punkty. Mike przepowiedział wspaniałą przyszłość swojemu przeciwnikowi. Ten twardziel pewnego dnia zostanie mistrzem, jeśli tylko będzie zaangażowany i nie popełni błędów. Błąd popełnił jednak sam Mike Tyson, który trafił za kratki w 1992 roku. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!